przy ulicy Zbąszyńskiej odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę domów z mieszkaniami komunalnymi. Jest to pierwszy etap inwestycji, w ramach którego 76 rodzin otrzyma dach nad głową. To jest decyzja miasta, decyzja rady, decyzja prezydenta miasta o rozpoczęciu budowy mieszkań komunalnych w mieście po wielu, wielu latach i każdego roku samorząd będzie budował nowe mieszkania w Gorzowie, nowe budynki, ponieważ nie tylko dla mieszkańców Gorzowa są potrzebne mieszkania, a również dla osób, które do Gorzowa dojeżdżają tutaj do pracy i do szkół. Ci ludzie chcą wiązać przyszłość z miastem, w związku z tym musimy stwarzać możliwość zamieszkiwania w Gorzowie, więc budowy nowych mieszkań komunalnych i dla osób, które są w gorszej sytuacji materialnej, również mieszkań socjalnych. Jak podkreśla wykonawca inwestycji, jedyną niedogodnością w jej realizacji było trudne podłoże gruntowe. Ostatecznie jednak budowa obiektów ruszyła. Łączny koszt zadania to 9 milionów złotych. Z dużymi perturbacjami zaczęliśmy 1 października. No cóż, to co powiedzieli poprzednicy, 75-76 mieszkań w tym roku chcemy dociągnąć pod dach, o ile oczywiście aura nam pozwoli, zamknąć budynek po to, żeby w okresie zimowym można było prowadzić roboty wykończeniowe i na pewno damy radę skończyć obiekt do końca sierpnia, tak jak przewiduje to termin umowny. Choć inwestycji sprzeciwiali się okoliczni mieszkańcy, to udało się zrealizować tą szczytną ideę. To i tak jednak kropla w morzu potrzeb, gdyż w kolejce po mieszkania jest ponad 1000 rodzin. Radni w tym zakresie proponują inwestycje mieszkań komunalnych, socjalnych, określają w budżecie środki na ten cel. Jesteśmy otwarci i tutaj na pewno czy rada, która w tej chwili już kończy kadencję, czy następna, będzie na pewno tą radą, która będzie dbała o rozwój tej dziedziny potrzeb w naszym mieście na pewno. Inwestycja ma być skończona na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku, tak by w sierpniu rodziny mogły się wprowadzać do nowych mieszkań.